Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Jak możecie zauważyć, po pierwszej rzeczy, jaką mam na sobie, będzie to film poświęcony Shein, współpracy i kampanii świątecznej. No i przybywam do Was oczywiście z Try On. Także rzeczy, które pokazałam Wam w poprzedniej części, teraz będziemy po prostu mierzyć, będę je mierzyć i będę Wam je prezentować, pokazywać. Na sobie mam rzecz pierwszą. Nie wiem, czy wszystko dobrze tutaj pozawiązywałam. Czekajcie, muszę wstać, żeby Wam to jakoś pokazać. Jest to taka piękna, niebieska, trochę chabrowa. Nie wiem, ciężko mi określić ten kolor. Jest przeboski, przepiękny. Bałam się, że dekolt będzie zbyt głęboki, ale jest idealny. Idealnie podtrzymuje biust. Tak to wygląda z tyłu. Ona jest w ten sposób wiązana, więc można powiedzieć, że praktycznie całe plecy ma odkryte, ale bardzo bezpiecznie, nic tutaj nie wystaje. Tak to wygląda. Taka jest długość, więc też idealnie do jakichś spodni, spódnicy, do czegoś z wysokim stanem. Będzie, zobaczcie, ja nie cierpię czegoś takiego, ale powiedzmy, że do jakichś spodni z wysokim stanem. Taka bluzka. Ona jest taka atłasowa, taka satynowa, satynowa chyba to się mówi, tak? Satynowa i tutaj te rękawy ma takie, nie wiem czy to widać, ale one są takie pofałdowane. Ja myślę, że one są pozapinane, a one po prostu są o takie, takie fikuśne. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Przepięknie wygląda na biuście, tutaj jakby jest troszeczkę na mnie przyluźna i nie wiem czym to jest spowodowane, czy to tak właśnie ma być, czy jak. Czy może gdybym miała szersze ramiona, ona może być taka ciut szersza. To generalnie nie musi być przy szyi, bo powinno być jakoś tak, ale nie lubię rzeczy, które mnie trzymają zbyt blisko szyi, więc tak jest idealnie. Tak jak powiedziałam, że wydawało mi się, że biust będzie... myślałam, że będzie tutaj za głębokie wycięcie, a jednak nie jest. Idealnie wszystko leży, idealnie wszystko trzyma. Tak wygląda. Dajcie znać, jak Wam się podoba, a ja wskakuję w rzecz kolejną. OMG. Patrzcie na to. To jest rzecz kolejna. Co prawda tutaj troszeczkę mi tylko odstaje, bo jednak ten guzik jest za nisko i tu widzicie, no widać przerwę, ale generalnie nie widać biustu. To ma ze sobą takie tutaj wiązanie. Ja myślałam na początku, że na modelce, że to jest od spodni, a to nie jest od spodni. To po prostu jest do tego krop żakietu, bym to tak nazwała. Jest to taki żakiecik. Tu jest właśnie trochę... Znaczy, ja się tam nie będę z tym krępować, ale tu mogłoby być wyżej ten guzik, nie? Wtedy by nie było tej takiej tutaj przerwy przy biuście. Ale jest akurat, więc generalnie gdzieś tam ten biust nie wypada. Można założyć sobie jakiś delikatny koronkowy stanik, powiedzmy, ale zobaczcie na to cudo. To wszystko są cyrkonie, przepięknie się mienią. Tak jak mówię, to jest na zatrzaski, te dwa guziki. Sprawdzę, co będzie, jak mi założę. No nie, teraz to będzie tak za bardzo. Chyba, że właśnie miałabym stanik, który byłby, słuchajcie, koronkowy. Mam taki biały. Myślę, że mogłabym to zestawić i wtedy bym miała tylko jeden guzik. Bo to byłby stanik z tymi takimi paskami. Więc myślę, że tak bym to zrobiła. I tak będę chciała to sobie zestawić. Ale póki co pokazuję Wam, jak to wygląda. No kozak, przepiękny jest. Jest atłasowy, taki satynowy, no nie wiem. Ma tutaj właśnie zdobienie w postaci cyrkonii na całej długości rękawa. Ma to tutaj, o, można sobie też tak postawić. Stujeczka, atłas, przeboskie to jest. Bardzo mi się to podoba. Tutaj właśnie jest to wiązanie, które może iść pewnie z tyłu i dopiero z przodu, jak kto woli. No ja akurat tak sobie związałam, jak mi tam pasowało. No i możecie to sobie zawiązać, jak Wam się podoba. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z boku, tak wygląda rękaw, no coś fantastycznego, bardzo mi się podoba i powiem Wam, że to będzie kolejna rzecz, jaką gdzieś tam przyodzieję jako pierwszą lepszą do przyodziania gdziekolwiek, jak będę miała jakiś go out. Tak jak mówię, zostawię to sobie tylko ze stanikiem i wtedy będę miała ten guzik odpięty, bo czuję, że tak będzie mi po prostu lepiej, ładniej i wygodniej. Wtedy nie będzie tutaj nic widać, bo będzie stanik. Więc nic nie będzie nic odkryte, będzie wszystko zakryte, a dekolt będzie ładnie wyglądał. Bo ja widzę, że jak mam ten guzik, to wtedy tutaj mi się to tak, widzicie? Bardzo mi się to podoba, ogólnie jest po prostu przepiękne.
i polecam Wam ten żakiecik bardzo gorąco. Na sztos. Sztos. Jeszcze w takim świetle wieczorowym będzie naprawdę petarda. Bardzo mi się podoba, więc to jest rzecz kolejna. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Dobra, robaczki, mam na sobie rzecz kolejną. Nie wiem, czy będziecie to dobrze tutaj widziały. Tak ona wygląda. No, jest idealny rozmiar. Jeżeli chodzi o mnie, to jest to idealny rozmiar. Tu muszę tylko uważać, bo jest jedno zapięcie i tak naprawdę jest tuż pod biustem, a jest tu luz, więc na pewno koronkowy stanik musi się tutaj znaleźć, ale pokazuję Wam, jak to ogólnie wygląda i jestem po prostu pod wrażeniem, bo jest sztosik. Bardzo mi się to podoba. Zakrywa nam tutaj właśnie, jest taki jakby troszeczkę z wysokim stanem. Z boku nic nie odkrywa, wszystko jest zasłonięte. Tył wygląda tak. No powiedzcie, że to nie jest piękne. Sztos jest jak sukienka, taka można powiedzieć, że elegancka, wyjściowa. Założyłabym tylko właśnie jakiś fajny stanik i tylko założę jakąś biżuterię. Chociażby, nie wiem, no teraz założę taki delikatny łańcuszek, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak ładnie. Pokażę Wam z bliska. Tak to wygląda. No to jest taki szerszy, tu trzeba sobie po prostu go zaprasować tak, żeby było odpowiednio. O! Tu musi być bardziej wygięty w moim przypadku. Więc trzeba po prostu tu bardziej zagiąć. Inaczej się zagiął w paczce chyba. No ale sztos. Bardzo mi się ten zestaw podoba. Kieszonki są atrapą? Nie, można je ten. Będą kieszonki. Tutaj widzę, że guzik mi się też opiął, więc opnijmy ten guzik. Ja mam chyba rozmiar M. No ale sztos. Mi się podoba. Dajcie znać, jak podoba się Wam. Długość jest idealna. Jeszcze zrobię jakieś zdjęcia z przebitkami, także sztos. Sztos petarda. Robaczki, mam na sobie rzecz ostatnią, jeżeli chodzi o ciuchową. Jest to ten żakiet. Oczywiście trzeba go tylko wyprasować. Tak on wygląda. Tutaj mamy metkę. Tak on się zapina, czyli tutaj jest jeden guzik. Ja chyba zapinam to krzywo. Cała ja. No i to jest SK. I faktycznie jest on mniejszy, więc będzie lepszy. Ale wciąż jest lekko oversize'owy. Widzicie? On się teraz rozszerza, gdyż on ma odkryty tutaj cały tył. Także tak by to wyglądało. No nie wiem, tak czy siak, podoba mi się. Aczkolwiek widzę, że chyba w MC ten tył wyglądał lepiej, bo on się tak, widzicie, on mi się tutaj bardziej tak rozchodzi, czyli tak jakby to było tu teraz na mnie za małe. Wiecie, o co mi chodzi? Że teraz tak bardziej odstaje. W MC tego aż tak bardzo chyba nie było widać. On ma być po prostu oversize'owy. Tutaj się zapina na te dwa zapięcia. No ale tak mi się bardziej podoba ta SK. Można ze stanikiem, można bez stanika. Tak to wygląda. Tutaj ma ten taki nadruk w ramionach. Myślę, że SK chyba jest na mnie lepsza. Tu w dekolcie też, ale faktycznie być może w MC ten tył lepiej gdzieś tam wyglądał. On, bo widzicie, gdyby to było zszyte, byłoby na mnie za małe. Wiecie, o co chodzi? Dlatego teraz te plecy się tak tutaj rozchodzą bardziej. Jest to na mnie chyba jednak przy małe, więc po prostu ta marynarka musi być lekko oversize'owa, czyli M-ka powinna być moim rozmiarem. No ale lepiej się jakoś czuję w tym, więc jeżeli bym chciała chyba kiedykolwiek założyć, to myślę, że prędzej wejdę w tą S-kę niż w M-kę. Także to jest rzecz ostatnia z kolekcji świątecznej, więc to by było na tyle. To są wszystkie moje świąteczne rzeczy. Czekajcie, trochę się zniżę, bo chyba jestem za wysoko. No, więc ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Przypominam Wam o kodzie, który wjedzie tutaj na hasło SXMAS21. Otrzymacie dodatkowo specjalnie minus 15% na wykorzystanie na stronie SHEIN od 1 do 10 listopada. Te wszystkie informacje wiadomo tutaj, jak i zarówno będzie wszystko w opisie pod filmem. No i oczywiście obowiązuje też mój stały kod na AGA015X. Również minus 15%. Także dajcie znać, co przykuło Waszą największą uwagę. Mi podoba się tak naprawdę wszystko. No trochę mnie rozczarował ten żakiet. Muszę przyznać szczerze, że wydawało mi się, że będzie on ładniej leżał, a jakoś tak nie bardzo leży. W sensie leży tu lepiej, ale jest ciaśniejszy. Ale nie, co nie zmienia faktu, że tu z tyłu i ten bok się układa tak, nie tak, jak bym chciała. Może jak to wyprasuję, będzie inaczej. Dziękuję za chwilę uwagi. To był Try On Hauls Shein, wydanie świąteczne. Ja Wam co? Życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, pomimo iż mamy November, czyli pomimo iż mamy listopad. No ale ta kampania jest obowiązująca, jest świąteczna, więc i ja życzę Wam wesołych, zdrowych,
pogodnych świąt, jak i zarówno słusznego i właściwego wyboru Waszych świątecznych produktów, odzieży na stronie Shein. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Buziaki. Bye!